Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Ghost of Tsushima. Dzisiaj robimy fabułę, a ja na dobry początek odcinka odkryłem wielką tajemnicę Jina Sakaya. Otóż zakładając ten hełm i korzystając z odpowiedniej pozy, opiera on miecz na swych jelenich rogach. Tak więc zdecydowanie musi być mu łatwiej walczyć, kiedy troszeczkę chociaż się odciąża trzymając ten miecz u góry. Wychodzimy stąd, która to poza? No tak trochę się kręcą te rogi przez ten miecz, ale chyba działa, chyba o to chodzi. Weźmy sobie naszą normalną pozę, schowajmy miecz. Zostawcie lajka, jeżeli jaracie się na postęp fabuły. Czas odzyskać nasze rodowe ziemie, tak mi się wydaje. Jesteśmy w obozie pana Shimury i gadamy z samym panem Shimurą. I zobaczmy, czy to już będzie to? Czy my już pozyskaliśmy wszystkie, których mieliśmy pozyskać i robimy to? Przekonajmy się. お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほど湯野にお会いください。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。龍蔵に宛てたものだ。杉が差しゅうが我が陣に攻め入るようだ。龍蔵は今どこに？ホレルヌ龍蔵。高野山。 お前が行かずとも良いのだぞ。かつての友です。私が切らねば。おお、czyżby już teraz czekał nasz pojedynek z przyjacielem? こちらは戦支度を済ませておく。Dobra, czyli to jeszcze nie jest atak na nasz zamek, na nasz własny dom. Który ma polegać na odzyskaniu go oczywiście, bo czemu mielibyśmy nasz dom atakować? Najpierw musimy jeszcze sobie ze słomianymi kapeluszami poradzić, którzy nas tutaj chcą dojebać. Może Yuna do mnie dołączy? Aha, wuja pomocy nie chcemy, ale Yuna ho się napierdalać z Ryuzo. Zaledwie całkiem zajebistym Roninem, którego już raz pokonałem, ale nadal jest niebezpieczny. Shimura-sama no okage-sa. Ashita no yoake ni wa fune o daseru. Ima ichido chikara o karitai. 龍蔵が荒野山砦に潜んでおる。おは。無理だ。Kobieto, pomogłem ci załatwić twojego prześladowcę z dzieciństwa. Właściwie sam go załatwiłem. 腹をすかせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。棒には触れない。急に立たずとも龍蔵を撃ってから出立すればよかろう。 これはあんたの戦だろ。巻き込むな。私は、タカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも。 酒井様、ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜陰に紛れて一人で撃つさ。Nie zdziwiłbym się, gdyby przewrotny los zafundował nam historię w stylu Yuna w ostatniej chwili zdecyduje się nam pomóc. I zginie. Zginie w ostatnich chwilach, w których mogłaby sobie odpuścić, uratować swoje własne życie i uciec razem z bratem, ale niestety wewnętrzna wola walki i pomocy doprowadzi ją do śmierci dosłownie na sekundę przed tym, jak mogła to wszystko opuścić. Dobra, udaj się do fortu Koyasan. Gdzie on ma miejsce? Ja już tutaj mam jakieś miejsce obok. Zróbmy sobie szybką podróż, żeby nie marnować czasu na jeżdżenie konno. No i zobaczymy, czy ja tutaj będę walczył z Ryuzo? Czy to będzie ta chwila, kiedy ja walczę z Ryuzo? Zaraz się o tym przekonamy. Tutaj wydaje mi się w ogóle... No właśnie, przeżyję ten upadek, bo jestem dojebanym ninja. Nie jestem ninja. Samuraj! Tym jestem. Jestem samurajem, o tak. Oj tak, byczku, plus jeden. Muszę o tym pamiętać. Nie wywalmy się tylko na głupi ryj, spadając z jakiegoś kamienia. Naszego konia też musimy szanować. To jak przedłużenie samuraja. Brzmi jak lek na potencję. O, to jest ten fort, co? Siedlisko zdrajców. On mówił coś o osłonie nocy, więc obstawiam, że zrobi mi się noc. Dobra, przyjrzyj się fortowi Koyasan.
Gdzieś tutaj do góry widzę, mamy opcję obserwacji. Wydaje mi się, że ja przyjeżdżałem obok tego fortu w którymś momencie. Nie jestem pewien, czy wy akurat to widzieliście, czy to było jak ja sobie kompletowałem jakieś różne rzeczy i momentalnie zaczęli tutaj do mnie strzelać. Co by mnie w sumie nie zdziwiło, prawie mnie rozjebali totalnie. I kapelusze, i Mongołowie. O, taka! A może taka zginie, bo przyszedł pomóc. ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。 Jest ich tam 50. Jak odciągnę 10, to 40 na jednego tak akurat równe szanse. Cholera, boję się tego. Mam absolutne przekonanie, że taka tego nie przeżyje. Że to jest właśnie sytuacja z rodzaju tych, gdzie w ostatniej chwili on podejmuje jedną ostatnią decyzję, która niestety doprowadzi go do śmierci. Dobra, trochę ich tam się zmyło stamtąd. Ja mam wrażenie, że dałbym radę się tam wbić i ich po prostu wykroić, co do jednego. Szczególnie, że w cholerę ich uciekło z tego obozu. Wszyscy tutaj z tego dworca, w ogóle, z tego placu głównego uciekli. Tam już ich prawie w ogóle teraz nie ma. No dobra, ja mogę zrobić taki trik. Tutaj jakieś wybicie, odbicie. Nie przejdę niestety przez te palisady, które tutaj poustawiali, ale dam radę chyba jakoś się tutaj wykraść. Czy ja w ogóle muszę się wkradać? Ja mogę tak po prostu tutaj wejść teraz, co? Okej. Dobra, prowokacja. Czy zaczynać od prowokacji, czy może raczej zacząć od lekkiego skradania się? Mam wrażenie, że skradanie się lepiej się dla mnie skończy. Dlatego zróbmy to. Ani śladu Ryuza musi być za bramą. Dobra, ten już mnie prawie zauważył. Super początek by był, przeciwnik, który mnie wykrywa. Widziałem tam paru jeszcze łuczników w różnych miejscach. Wejdźmy na dach może, tutaj będę miał lepsze spojrzenie na sytuację. Tam na pewno jednego widziałem, jest w tamtym domku. Tam jakiś typ o sobie łazi obok budynku. Czy ja muszę się tutaj aż tak bardzo starać? Czy ja jestem aż tak bardzo tutaj wystawiony na ogromne niebezpieczeństwo? Mam takie silne wrażenie, że nie do końca. Tutaj oczywiście mogę zrobić prowokację, ale mogę też zajść tego typa od tyłu i go chyba spokojnie wykończyć. Raczej nikt nie powinien tego zobaczyć. Niestety tak tego gościa nie dam rady załatwić. Ja sobie już przygotuję w ogóle kunaja na wypadek, gdyby... O, właśnie. A na szczęście wypaliło. Podchodzenie do nich od boku to jest zawsze niebezpieczna taktyka. Dobra, tu jakieś zasoby, nie zasoby, strzały, to się może przydać. Nie można nigdy unikać okazji do tego, żeby zabić jakiegoś przeciwnika. Dobra, krótki łuk, zwykła strzała. Zacznijmy od zlikwidowania tego kolegi. Mam wrażenie, że nie będzie to obarczone zbyt dużymi konsekwencjami. To mamy jeszcze jakiegoś ciężkiego przeciwnika. Jego dam radę ustrzelić, jak tylko się odwróci w odpowiednią stronę. Nikt mnie tutaj nawet nie obserwuje. Dobra, kunaj w pogotowie, żeby typa oszołomić. Na tyle, na ile da radę ten kunaj go oszołomić. Nie chcę tutaj na razie dawać wszystkim przeciwnikom znać, że znajduje się w okolicy. Nie pomoże mi to na pewno. Czy ja dam radę go tutaj ustrzelić? Chyba dam radę. Cyk! Wow, dobrze. Ciężki łuk to jest jednak to. To jest jednak to. Jestem jego wielkim fanem. Tutaj coś do zebrania, jakieś bambusy i tutaj mamy drabajnę. Spinamy się nią na górę. Żadnych przeciwników tutaj chyba w najbliższej okolicy mojej nie ma. Pewnie na dach mogę jakoś tutaj się dostać. Oho, czyżby znaleźli ciało kolegi? O, tak. Robią się już podekscytowani, co? Ty mnie chyba nie powinien zauważyć, mimo iż stoję pod oknem. On tam miał gdzieś kolegę chyba zaraz obok. No zajebiście, dobrze, że mnie nie widzi. Wow. Kto cię kurwa szkolił? Chopie! Czy ty będziesz tutaj tak stał? Ile ja jeszcze mam tutaj być? Jak czymś rzucę, to on mnie momentalnie zauważy. Tam jest jakieś okno? Nie, nie zobaczy mnie tam nikt. No weź się kurwa przesuń, błagam cię. Nie chcę ja sam się ruszać. Ryzykuję tym, że on mnie zauważy. Jak ja tam teraz za to wskoczę, no to chyba nie zdążę kliknąć tego skrytobójstwa, zanim on mnie nie zauważy, ale on chyba nie ma zamiaru się stąd ruszyć. Najmniejszego. Super. Ja też go nie wykończę stojąc pod oknem. Nie mam takiej funkcjonalności. Dobra, chłopie, weź mnie, denerwuj. Dobra, jednak mnie nie zauważył. Nie ma zamiaru też się chyba odsuwać za bardzo stąd. No dobra, nie jest aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Że on mnie momentalnie wyczai, jak tylko tutaj zrobię najmniejszy ruch.
Tam widziałem jeszcze więcej przeciwników. O, teraz postanowił się ruszyć z miejsca. Dobra. Ale to spoko. Wydaje mi się, że on nie miał hełmu na sobie żadnego. Wydaje mi się, że łukiem go tutaj wykończy, jak tylko dobrze przyceluje. Gdzie on polas teraz? On do spania poszedł, do jej kolego. To będzie troczku niehonorowe, ale gówno mnie to interesuje. Hello! Dobra, jeszcze jeden gość i będę miał moją postawę ducha, którą pewnie wykorzystam przy najbliższej okazji. Czy on tu ma psa? Tutaj jest dwóch typów chyba. No to najlepiej by mi się tutaj opłacało wejść na dach i zrobić serię skrytobójstw. Jeżeli mam tutaj w ogóle podejście na ten dach, ponieważ nie zawsze jest to niestety możliwe. Tam mam okazję do załatwienia typu moim łukiem potężnym, ale chyba też się to nie za bardzo może udać. O! Ależ tutaj profesjonalnie wskoczyłem. Widzieliście? Musiałem tak lekko do tyłu majdnąć. No dobra. Tutaj jest chyba dwóch, tam widzę jeszcze dwóch. Ty! Ale mogę zrobić lepszy rozpierdol. Gdzie moje halucynki? Cyk! O kurwa, nie trafiłem typa, naprawdę. Dobra, to jeszcze raz. A to mam tylko jedną, a nie dwie. Yeah, boy! Napierdalajcie się ze sobą. Dobrze, że oni w ogóle momentalnie orientują się w tym, że ich sojusznik stał się ich przeciwnikiem. Jakby, gdyby chociaż poczekali moment na taką sytuację w stylu, żeby on dał znać po sobie, że jest ich wrogiem. Kurwa, pomogę! Elo! Ktoś tam zginął. Elo! Boom! Dobra, idzie całkiem nieźle, muszę przyznać. Oni wiedzą, że ja tu jestem? Czy ja słyszałem niemiecki? Czy ja kurwa słyszałem niemiecki? Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale jestem prawie pewien, że słyszałem niemiecki. Dobra. Czas znowu na super sprytny wskok na dach, chociaż nie wiem, czy mi się to teraz uda. Kurna! Cholera jasna, tak mi się to ładnie przedtem udało. Zdążę skrytobójstwo? Nie, nie zdążę. Cholera jasna, i nie mam postawy ducha. Zmarnowałem, bo mnie gościu tutaj jedną. Nie wierzę. Policzyłem na skrytobójstwo. Tak się dałem, załatwiłem sam siebie. To był ostatni na dodatek? Nie, ktoś tu jeszcze jest. Czekajcie. Żadnego kurwa strzelania we mnie nie będzie. Pyk w głowę, ale to mi nic nie zrobi. Dobra, chodźcie bić. Rozbicie, zabicie. Oto jest moja technika walki. Dobra, ktoś jeszcze? Wydaje mi się, że nie. Chyba nie. Jest dobrze. No i co? No i git! Tam jeden halucyniarz załatwił swoich kolegów, ktoś tam jeszcze zginął. Nie wiem, czy w tym budynku ktoś się w ogóle czai jeszcze? Mam wrażenie, że kogoś słyszę. Tak, ktoś tam biega jeszcze. No dobra, zapraszam. Zabawa dopiero się rozpoczyna. On gdzieś tutaj pobiegł. Siema. Bum. O nie. To naprawdę niehonorowe. Ale ja już na tej niehonorowości lecę praktycznie. To moje paliwo jest. Dobra, lecimy przed siebie. Nikt już tutaj dla mnie zagrożenia nie stanowi, więc wiecie, jak potem będę musiał uciekać czy coś. Ta gra pewnie zrespawnuje kolejnych, ale może nie. Ale hej, szykuje mi się chyba kolejny pojedynek z Ryuzem, co? Czy to on? Ryuzo, czekałem. O, okej. Okay. Czy to będzie ostateczny pojedynek z Ryuzem? I poświęcił paru Mongołów w tym celu. Jest tutaj Han? Jakim cudem jakiś kurwa ryżowy wieśniak mnie właśnie ogłuszył pałą z tyłu, kiedy ja go mam na bały palec. O super, Takę też przywiązali do krzyża. Wow. Jestem w kimonie samym. Nie no, tego to się nie spodziewałem. Jak mam się z tego uwolnić? Którym przyciskiem? X! Dobra, dobra. Miętość tam łapami, miętość łapami. Uwolnimy się. O nie, Taka tego nie przeżyje. Absolutnie. Taka tu zginie. Czuję to. Przeszedł Han. Z kielichem. Święty Graal. Mleko klaczy? Doi się konia? Nie,
Ależ na bogatości się ubiera. Shimura kara mo kita. Iksa ga owaru to iu no ni. Mouko no kibutsu ni wa naranu. Homare takaki ichizoku no naka de hikage no mi to naru tsurasa yoku waka. Eiyū to naru beki warera ga sono kikai sura iraren. Kurodo wa eiyū da. Kiita ka? Tami wa onore ni shitagau. Naze sukutte yaran no da? Doushiuchi o saseru kika. Ryūzou no you ni. Da ga muda da. Sasuga wa Kurodo. Koyatsu no mi wa anjite oranu ka? O Jezus, rozciął mu więzy. Nigashite yaru. On się pewnie rzuci na tego Hana i ten Han go załatwi. Na stówę, nie. Oj, taka. Ty honorowy głupcze. Bohaterski, ambitny, honorowy głupcze. Co za bezlitosny skurwysyn. Co teraz? Jesteśmy Jezus Maria, ciągle przywiązany i patrzysz na bezgłowe ciało taki. Masakra. Co my mamy teraz zrobić ze sobą w ogóle? Jesteśmy ograbieni z naszego sprzętu. Dobra, musimy się stąd uwolnić. Teraz to Han dodał nam tylko jeden dodatkowy argument, dlaczego go rozpierdolimy na drobne kawałki. Naprawdę. Odzyskaj sprzęt. O nie, to jest jego głowa, Jezus. Przykro mi taka. Nie mogę się pokłonić, kurwa, no nie mogę się pokłonić nawet. Gdzie jest mój sprzęt? W tym budynku? No chyba tak. Ale ja nie mam jakby czym zabijać. No nie wiem, a tu jest, przepraszam. Tutaj mój sprzęt złożyliście, nie tam, gdzie jesteście wszyscy i jakby chronicie te rzeczy, tylko tutaj w skrzyni zaraz obok mnie. Okej, rozumiem. Zabić wszystkich, dobra, mogę zacząć od prowokacji? Mogę, zróbmy to. O Jezus, i walka na schodach. Dobra, jebane kapelusze, może się uda. Ej! Dobra, ten się udał. Kurwa, te ciała tutaj wiszą, ledwo widzę, kiedy atakują. Chodź, czekam na ciebie. No podchodź, suko! Kiedy masz zamiar podejść? Oni zawsze takie pauzy pojebane robią. A może nie podejdzie, bo się boi. Boisz się mojej prowokacji? O chuj chodzi, będziemy się tak patrzeć na siebie? Halo, kolego! To trochę chyba potrwa. Coś się spieprzyło. O, o idzie? Idzie, nie idzie? Kurwa, tamten już prawie się zebrał na odwagę, ale chyba mu się wycofało. Ty no, nie chcę przycisku klikać, bo dostanę tylko obrażenia. Dobra, chuj, trudno. Super! Dobra, prowokacja nie do wygrania, zajebiście. Dobra, kurwa, macie ten. O! Naprawdę, naprawdę, Jezus Maria. Dobra, jebać was wszystkich. Cyk! Super cięcie, raz, dwa, trzy! Umieraj! Dobra, ten nie żyje. Atakować mnie! Kurwa, ale nie na czerwono!
Na czerwono nie było deala. Jezus Maria, ależ oni biją. Pomocy. Jebane kapelusze, tych to nie lubię najbardziej. Atakować. Muszę być tutaj, kurwa, chłodno wykalkulowany. Dobrze bronić. Okej, ten nie żyje, mogę się podleczyć. Kurwa mać, zrobiłem to przecież! Okej, ten nie żyje. Oni na szczęście nie mają dużo życia, to jest taki plus. Ale ja mam jeszcze kurwa mniej, super. Ty, czemu ja nie używam moich wszystkich dojebanych broni, które mam? Bomba klejowa, kurwa, i kolejna! Zdychajcie w pizdu, nie chcę mi się z wami zadawać nawet. Uś! Dobra, mogę się tutaj też podleczyć dzięki temu. Tego też załatwimy na szybkości. Proszę. Czerwone ataki, kurwa. Kto was tego nauczył? Pewnie Mongoły. Bum, nie żyjesz. Chodź. Naprawdę trudno jest wyczuć tych pieprzone ataki. To jest największy minus tych pieprzonych Roninów. Ja nie wiem, czy oni się zbierają do ataku, dopiero zaraz zaatakują. Super, idealny unik. Na styk to wygrałem. Roniny są trudne do pokonania, to trzeba im niestety przyznać. I ta pieprzona prowokacja, jakby, kurwa, no gra mnie oszukała, on by nigdy nie podszedł, albo by na to czekał 10 minut. Skurwysyn się zbagował, a wiecie co jest najgorsze? Nie ma opcji wyjść z prowokacji. Ja muszę kliknąć jakiś przycisk i to kliknięcie niestety oznaczało, że dostanę tonę obrażeń, jak to zwykle bywa w nieudanych prowokacjach. Tak więc zabiłem sobie dwóch na początek, a potem i tak 70 jeszcze miałem, o nie. O, to jest ostatnia osoba, którą chyba chcieliśmy spotkać. Yuno. Saki, Han to Ryuzo o mikaketa. Taka o doko? Lepiej tam nie iść. Irunda ro. Anta o utte fumi ga attanda. Doko na no? Nande? Uso da! Taka! Yuno, mate! Paskudny widok. Czerwone drzewa symbolizujące krew. Myślałem, że znowu będziemy się napierdalać z 70 ludźmi. Albo też zwierzętami. A chyba jednak będziemy, tak coś mi się wydaje. Ale we dwójkę przynajmniej. No dobra, co to będzie? Mongołowie? Kapelusze? Ty, czekajcie. Ja już mam taki pomysł, żeby zacząć najlepiej od tego. Pierdol się, słomiany kapeluszu, kurwa. Wybuchowa strzała. Elo. Ez. Co wy kurwa na to? Co wy kurwa na to? Dobra, i to się udało pięknie. Ten jest przerażony, dobrze, udało się. Cholera, pies mnie zaraz jebnie i będzie po mnie. Jeb się, kapeluszu, to jest najlepsza taktyka na nich. W dupie mam to, że se mieczami machają i że oni są kurwa honorowi i będą robili to i tamto. O, ja pierdolę. Dobra. Siema! Dobra, ty tam ich bij, ja się zajmę tymi kapeluszami. Chuj z tymi tarczownikami, oni nie są aż takim wyzwaniem. Wolę kapelusze załatwić na dobry początek. Lecę po ciebie! No dobra, co my tutaj jeszcze mamy w takim razie? Mam kunaje. Mam też mój super szybki atak, kurwa, antytarczownikowy. Ale nie zmieniłem pozy na tarczownikową. Teraz zmieniłem.
Raz, dwa, trzy. Bum, bum, bum. Okej. O, ty podpaliłeś miecz. Gówno ci to da, koleżko. Dobrze, ktoś jeszcze został? Mam wrażenie, że nie. O, przepraszam, jeszcze ten. Bum. Umieraj. Dobrze, nie żyję. Co my tutaj jeszcze mamy? Tonę przeciwników niestety. Wal się, typie. Płoń. Płoń. Ronin. Płonie, Ronin, płonie. Dziab. Proszę, jak dziabło ładnie. Dobra, jeszcze jednego przeciwnika załatwić tylko mi wystarczy. Mam moją postawę ducha. O, właśnie do tego dążyłem. Siema, Ronin. Albo siema, gruby. A grubego też dobrze załatwić. Ty żegnaj. I jeszcze jednego tutaj kapelusznika pierdolonego widzę. Zajęty walką z moją koleżanką. Niebiańskie cięcie, sucho. O, proszę, jak ona ładnie dokończyła jeszcze. Ktoś jeszcze? Chcecie coś powiedzieć? Trochę ludzi tu umarło właśnie. God damn. Sugigasashi wa owari da. A to wa ryuzo. O, naprawdę? Nie będzie już sumienek kapeluszy? Zajebiście. Takao, umenakucha. Tetsudou. Muszę już zawsze doceniać moc strzał płonących oraz wybuchowych. No smutno, smutno. Nie powiem, żebym się tego nie spodziewał. No było to bardzo mocno do przewidzenia, jeśli chodzi o koniec naszego tutaj przyjaciela. Taki. Czy coś się kurwa zacięło? Nie mów... Och, Jezus, nie pokazała się żadna porada, już myślałem. Takao maćkomu ci wa nakatta. Sumanu. Ii kurashi o sasete yaru tte. Chikatta no ni. Warui no wa atashi. Anta janai. Chigau. Han ya. Ryuzo.島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。鷹の仇を討つぞ。島を出る理由はもうない。行く当てもやることも。だから残る。戦うよ。 Mam wrażenie, że bardziej by przemówił do Juny, gdyby faktycznie powiedział, co się stało na koniec, niż gdyby rzucił takim zwyczajnym frazesem w stylu: o, on zawsze był dzielny, tak. Czy mój syn był dzisiaj grzeczny w szkole? On zawsze jest grzeczny. A jakby powiedzieć: no tak, dzisiaj namalował bardzo ładnego konia na plastyce. Niesamowicie. I ma jeszcze... nowy poziom legendy, tak? Pani syn ma nowy poziom legendy. Teraz w szkole znany jest jako demoniczne ostrze, bo zajebał kolegę nożem na stołówce. Proszę bardzo. Tak, jak ktoś zauważył z was, te kolejne poziomy legendy są coraz bardziej niehonorowe? Dwa dodatkowe kunaje? O kurwa. To jest dobre. To jest całkiem zajebisty talizman. Juna się tutaj modli, ja też mogę. Cyk. Swoją drogą, mówiliście mi... Ojej. Jak mnie motyle zaczęły oblatywać. Jak ładnie. Chcę zrobić jedną rzecz, o której mi mówiliście. W moich akcesoriach mam lament burzy w tej chwili. Mogę zagrać po raz pierwszy na flecie, żeby nie zrobić słońca. Wywołuję burzę. Zostałem też trofeum, lament kuźni. No i tak się kończy historia Taki. Niestety, tak jak mówiłem, obawiałem się takiego obrotu spraw. Juna, która walczyła praktycznie cały czas, nawet nie do końca o swoje szczęście, tylko częściowo o swoje. Bardziej walczyła o szczęście swojego brata i wspólne raczej.
A no, jeżeli ona miała tutaj skończyć tragicznie, to dokładnie w taki sposób to widziałem, że brat niestety nie doczeka się tych chwil szczęścia poza wyspą Tsushima, tylko niestety czekał go raczej okrutny los, bardziej niż szczęśliwy. Ale naprawdę w dobrym stylu zginął. Jeżeli w ogóle można tak opisywać czyją śmierć, to zginął honorowo, walcząc o to, o co wierzył, że powinien walczyć. Tak więc punkt dla niego, że tak powiem. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Talizman walki w zwarciu, drewno Hazenoki. Co my tutaj mamy? Bo ja mam dwa talizmany. Zabijanie wrogów przywraca średnią ilość zdrowia. A może talizman ukrytych ostrzy może być fajny? Dwa dodatkowe kunaje. To teraz rzucam 5, jak tylko kliknę kunaja, co? Zaobserwujmy to. Wow, no poleciało ich co nieco. A ja nadal mam 3 rzuty. Dlatego to jest zawsze optymalne i opłacalne. Dobra, moi drodzy, po takich długaśnych odcinkach, jakie mieliście ostatnio, ten skończymy teraz, jako że dzisiaj po prostu jestem trochę ograniczony czasowo z nagrywaniem. Misja fabularna poszła mocno do przodu. Myślę, że kolejny spokojnie będzie dłuższy, a jutro sobie nagrywam ze 2 albo 3 odcinki bez ograniczenia czasowego, więc będą dojebane. I dopiero w kolejnym odcinku będziemy chyba odzyskiwali nasz dom, który znajduje się tutaj, a potem zapewne akt 3 nas czeka. Udało się rozgromić słomiane kapelusze, ale wysokim kosztem. Ryuzo zdołał uciec, a co gorsza, Taka zginął. Wymierzę karę winnym. Pan Shimura przygotowuje się do bitwy w swoim obozie. Zanim rozpocznie się walka, muszę zobaczyć się z Yumną. Czy to znowu będzie jakaś misja, która niekoniecznie jest jakby de facto już atakiem? Chociaż nasze postępy mówią, rozpocznie atak na zamek Shimura, więc prawdopodobnie to może być to. Ja mam cholerę zapasów, muszę się zastanowić, czy nie dam rady czegoś u kogoś tutaj już zupgrade'ować. Może jakiś dar mam? Mam dostępny dar. Nie mam już tak naprawdę co ulepszać. Potrzebuję drewna Hazenoki z kapliczek, żeby sobie ulepszyć mój łuk długodystansowy, chociaż on już i tak w tej chwili jest przepotężny, ale może wtedy każdego będzie ściągało nawet nie tylko na headshota. Chociaż jak ja mogę tak przycelować tym łukiem w spowolnionym tempie jeszcze na długie dystanse, to wiecie. O, i kolejny dar. Jo, ile ja darów właśnie stąd zebrałem? 4, 5? Dużo w każdym razie. Sporo zapasów mam teraz. Nie wiem nawet na co je wydawać. Do miecza jeszcze mi trochę brakuje, ale nawet jakbym miał uzbierać na miecz, to mam w cholerę zapasu. Potrzebuję zrobić aż 3 duże obozy. Tak, 3, no 2 nie wystarczą. 3 duże obozy muszę zrobić i w cholerę żelaza jeszcze z tych obozów zebrać najlepiej. Ja mam 2500 zasobów i nie mam co z nimi robić, bo no, nie używam aż tak dużej ilości tych zbroi i tak dalej. Jest najwyżej właśnie ten łuk, ale do tego też muszę robić kapliczki. Wszystko mogę sobie, kurwa, zupgrade'ować. Absolutnie wszystko, czego jeszcze wcześniej nie upgrade'owałem. Zbroja Kenseya to jest na broń ducha, ubranie wędrowca mnie średnio interesuje, zbroja Gosaku. Premia do zdrowia, premia do obrażeń wywołujących oszołomienie, ale nie do wszystkich obrażeń. Jaka śmieszna czapka tutaj jest do tego stroju. No to mógłbym sobie niby zupgrade'ować, co mi szkodzi, wygląda ciekawiej. Zabicie oszołomionego wroga przywraca 10% zdrowia. To mogłoby być niezłe dla mnie tak naprawdę, bo ja każdego przeciwnika próbuję tak ogarnąć. Oszołomić najpierw odpowiednią postawą, a potem rozwalić. A sobie to wezmę. Czemu nie? A czemu nie? Ja pierdolę, jaki tu jest hełm dostępny. 500 zapasów, trochę lnu, skóry. A wezmę, mam tutaj mocny zapas. Jakie to jest dojebane! Większa premia do obrażeń wywołujących oszołomienie. Zabicie oszołomionego przywraca 750 zapasów. No tutaj to już będę leciał na granicy, proszę państwa. Ten Tadayori. A za mało z łukiem biegam, żeby inwestować w tego Tadayoriego. Ale to jest tanie. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda na podwyższonej wersji. Trzeci chyba stopień to jest maksymalny stopień jakby wizualny. Jaka czapura śmieszna z sutkiem u góry! No wygląda komicznie, ale w takich czarnych kolorach, w jakich ja teraz się noszę, to wygląda całkiem spoko. Zbroja samurajskiego klanu średnio mnie interesuje. Ubranie Ronina już mam na najwyższym poziomie tutaj, jeśli chodzi po prostu o jego wygląd. A tak wygląda zbroja Kenseya na najwyższym, bo ten ostatni to już chyba bez znaczenia. Len, skóra, wszystkiego mam w pizdu. Tutaj jedwabiu nawet mam w cholerę. No ale ta zbroja wygląda fajnie. Pod broń ducha, ale to nie dla mnie. Ty, jeszcze ta maska teraz. A nie, maska jakaś taka z wąsem dziwna. O chuj chodzi, coś mi się pomieszało w tych strojach. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek, tak jak mówiłem. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Ja uciekam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym fabularnym. Bye!